Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mares i witam Was w kolejnym odcinku z The Sims 3, a tym razem w serii o nazwie Sierociniec Grozy. W tej serii będzie chodziło o to, że będę prowadził siostrą zakonną ten oto sierociniec i ona będzie adoptowała dzieci, nie małe dzieci, nie niemowlaki, tylko dzieci w wieku szkolnym i z odcinka na odcinek będzie adoptowała kolejne, żeby dobiec do posiadania w tym sierocińcu 8 dzieci. Sorry, 7 dzieci. Czy 8? 7. 7 dzieci, bo maksymalnie może być w rodzinie 8 simów, więc 7 dzieci plus zakonnica to będzie 8 simów w rodzinie. Sam nie wiem, od czego tutaj zacząć. Może zacznijmy od przedstawienia wam zakonnicy, która swoją drogą wygląda jak pani Irenka z projektu Lady. Nie wiem czemu, ale mi ją przypomina. Nasza siostra zakonna nazywa się siostra Anatolia Shipley. Takie wylosowało mi nazwisko, a imię sam wymyśliłem. Pokażę wam jej cechy charakteru. Jest flirciarą, ma styl gwiazdy, jest arogantką, jest zła i złośliwa. Jak na złą zakonnicę sierocińca przystało. W tej serii będzie właśnie chodziło o to, że ona będzie, w cudzysłowie, będzie się zajmować tymi dziećmi. W takim sensie, że będzie dla nich złą zakonnicą, będzie okropną złą zakonnicą i będzie, po prostu będzie ich olewała. Dzieci, które będą się źle zachowywały, w sensie nie będą słuchały zakonnicy, nie będą tam w ogóle nic robić, typu nie będą sprzątać po sobie itp. itd. albo będą kłócić się z innymi wychowankami tego sierocińca, będą karane. Będą karane pod takim względem, już wam pokazuję, że będą umieszczane w takim oto pokoju z jednym krzesłem, jednym światełkiem, za kratami. Tak to się prezentuje. Na jeden dzień, bez jedzenia, bez picia, bez w ogóle spania, żadnej rozrywki, za karę właśnie, że kłóciło się z jakimś tam wychowankiem, albo nie sprzątało po sobie, albo nie wiem, uciekło gdzieś, za swoje złe uczynki będzie umieszczane w takim oto pomieszczeniu. A jeżeli będzie dziecko właśnie dobrze się sprawowało, będzie po sobie sprzątało, będzie się słuchało, będzie dobrym dzieckiem, to na jeden dzień trafi właśnie do takiego oto pomieszczenia, które nazywa się pomieszczeniem rozrywki, żeby mogło po prostu się bawić. Patrzcie, nawet to jest komputer. Także tak, zasady sobie sam wymyśliłem. Tutaj właśnie mamy też takie miejsce do nauki, gdzie dzieciaki będą mogły przyjść się uczyć umiejętności różnych, typu gotowanie, logika, charyzma i takie tam. I co piątek po szkole każde dziecko idzie tutaj się uczyć. Mamy 7 miejsc i każde dziecko po szkole idzie się tutaj uczyć w piątek danej umiejętności. Na przykład w piątek, czyli jutro, bo mamy czwartek w Simsach, każde dziecko przyjdzie się uczyć na przykład gotowania, załóżmy. Teraz mam zaplanowane. Następnego dnia w piątek po szkole każde dziecko idzie się uczyć gotowania. Aż to będzie jeden punkt gotowania. No cóż, może was oprowadzę teraz po tym domu. Dom sam budowałem, pokażę wam już jeszcze raz go w całości. Prezentuje się tak, może włączę czas, niech sobie zakonnica robi co chce. Tak, co ty, co? Nie będziesz pracowała w nauce. Ona to ogólnie jest czarownicą, ona się interesuje czarną magią i będzie pracowała jako alchemiczka, będzie alchemikiem i będzie tworzyła eliksiry. Ale to tak w przyszłości. Najpierw musi zdobyć ten punkt nie charyzmy, tylko alchemii. Dobrze, wracając do domu. Dom prezentuje się w ten sposób. Jest to taki obskurny, zaniedbany pałacyk. Poczekajcie chwilę, bo coś mi tutaj nie pasuje. Tak, oczywiście nie pasuje mi to, że drzewka się tutaj respią jakoś dziwnie. To poczekajcie, ja to ogarnę, zaraz do was wrócę. Dobrze, już to naprawiłem. Jak widzicie, drzewek nie ma, bo one się tak dziwnie respią, jak zniżam się do piwnicy. Zacznijmy może właśnie od parteru teraz tutaj, jak to tak wygląda. Parter prezentuje się tak. Nie ma telewizji, ale położę tutaj radio, żeby było chociaż jakaś minimalna rozrywka tutaj, żeby mogły się jakoś... O Jezu, dobra.
Aha, dobrze, okej. Okay. Już zamotałem się, myślałem, że... Dobra, nie ma. Nie ma. Parter prezentuje się tak. Tu mamy taki kominek, który właśnie jest włączony. Za chwilę muszę go wyłączyć, bo wybuchnie pożar. To jest obraz pierwszej założycielki tego zakonu. Nie zakonu, tylko sierocińca. Jak słyszycie bzyczenie, to pszczoły tam tutaj mamy ule za oknem. Także tak, to jest pierwsza założycielka tego sierocińca. Kuchnię mamy taką, też jest strasznie zaniedbana, zardzewiałe wszystko, w ogóle lodówka tylko nie jest zardzewiała, bo to jest nówka, zardzewka po prostu. Takie obskurne, brzydkie meble. Tutaj będą siadać dzieci, a oczywiście na tym tronie będzie siedzieć nasza królowa, czyli nasza siostra Anatolia. Musiałem przypomnieć sobie jej imię. O proszę, alchemia, nauczyć się alchemii, zrobić, bo chyba cię grzało. I bawić się magią. Dobra, to weź, baw się magią. Czekaj, muszę ci dać twoją różdżkę. Nową różdżkę. Tamtą wywal. Ja muszę ci jeszcze kupić miotłę, żebyś sobie mogła latać. Użyję jako preferowaną. I baw się magią. Dobrze, wracamy do pokazywania domku. Tak, tu będą siadać dzieci, a tutaj będzie siedziała siostra zakonna. Tak, spełniło ci się twoje pragnienie, super, cieszę się bardzo. I jeżeli jakieś dziecko usiądzie na tym krześle, cokolwiek będzie na nim robić, zostanie ukarane. Ukarane krzesłem w pustym pokoju. Dobrze. Pokażę wam teraz piętro. Piętro wygląda w ten sposób, czy ja mam zablokowane właśnie przejścia. Nie mam. Czyli muszę zablokować wszystkie przejścia, do których ma tylko dostęp zakonnica, czyli wszyscy poza mną. Oraz... Czy gdzieś jeszcze? Tak. Tu... Boże, czekajcie, ja to muszę zrobić po swojemu. Znowu jestem nieprzygotowany, bardzo was przepraszam. Do tego momentu właśnie za chwilę dojdziemy, że tak powiem. Okej, okay, tego momentu tamtego nie widzieliście, bo dojdziemy do tego momentu, do tamtego piętra. Co to mi znowu się pokazuje? Ja... Won mi z tym. No. Musiałem to usunąć, bo to jakiś bóg był. Dobrze, teraz pokażę wam piętro pierwsze. To jest komnata naszej wiedźmy, siostry zakonnej wiedźmy. Ona będzie ćwiczyła alchemię, będzie się uczyła magii. Ona jest w ogóle fanatyczką czarnej magii, więc ona będzie tutaj się uczyć zaklęć różnych i takich tam. Jakby ktoś pytał, skąd jest ten zestaw kocioł i ta księga czarów, ona jest ze Stor. Jakby ktoś pytał. A tutaj będą stały nasze sierotki. Mamy 2, 4, 6, 7 łóżek. Mają też swoją oddzielną łazienkę. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pójdzie tam do szkoły zaśmierdnięty, to już jego problem. Albo niewyszczany, to już też jego problem. A tu nic nie ma. Dobrze, teraz wam pokażę piwnicę, w sensie to już wam pokazywałem. To już piętro wam pokazywałem, więc nie ma sensu pokazywać. To już też wam pokazywałem, ale tego nie pokazywałem. To są wrota piekieł, do których ma tylko dostęp nasza zakonnica. I przez te wrota piekieł ona może się komunikować z mrocznym kosiarzem. Pod takim względem, że może wezwać kosiarza. I może w przyszłości jakiś romansik między nimi będzie, żeby stworzyć kolejnego potomka, kto potomkinie w sumie. Bo zasada jest taka, żeby tym zakonem... Co ja z tym zakonem mam? Boże! Z tym sierocińcem ma prowadzić... Ten sierociniec ma prowadzić zakonnica, więc w przyszłości może jakaś potomkini się pojawi z romansu z mrocznym kosiarzem albo z kimś innym. Nie wiem. Plany mam, ale jeszcze nie będę zdradzał. Także tak się prezentuje nasz zakon. Aha, muszę też zablokować na dole. Na dole muszę zablokować te drzwi, żeby też dzieciaki tutaj nie wchodziły po prostu tak same z siebie. Bo ten pomieszczenie jest przeznaczone dla grzecznych dzieci. Także tak. Dobrze, może zaadoptuję... O, właśnie. I też mamy też tutaj... Ona będzie palaczką. Mam moda na papierosy. Więc se zapal. O Jezu, miotło nam na krzatan. Zapal se fajurę. Nie mogę. Musiałem zrobić zdjęcie, ale nie zdążyłem z fajką w tym.
O, teraz dobrze. Weź sobie zapal i weź usługi. Zaadoptujemy sobie pierwszego bachora. Wyłącz to. W ogóle podaj lunch, surówka, żeby dzieciaki miały co jeść. Żeby nie było, że nie... No, że są głodne. Dzwoń. Co? Czuję spokój, palenie. Super. Dobra, najpierw weź anuluj subskrypcję gazety, żeby gazeta nie przychodziła. Weź zadzwoń jeszcze raz. I podaj lunch, surówkę, proszę bardzo. Za chwilę wam jeszcze pokażę ogródek, ale w ogrodzie nie ma nic specjalnego. Ośrodek adopcyjny. Chcesz tak, chcę, super. Paparazzi, fajnie. Dobra, pokażę wam ogródek. Ogródek wygląda tak. Tu mamy ule. Dwa. Które dzieciaki też będą obsługiwać. Tu mamy studnię, która jest ozdobą. Mamy też palenisko, gdzie możemy sobie rozpalić ogień. Taki trochę zaniedbany ten taki ogródek tutaj jest. Mamy basen, który robi sobie fontanny. Ja wiem, że są fontanny, ale ja chciałem basen, w którym można pływać. Mamy huśtawki, które są ogólnodostępne dla dzieciaków, czyli jedyną metodą rozrywki takiej, żeby sobie zabawę podnieść, są huśtawki, które są właśnie ogólnodostępne i dla zakonnic, i dla dzieciaków. I tutaj mamy ogródek. Ogródek tutaj będzie ogólnie, tylko muszę to przesunąć w ten sposób, że to będzie tak. Będzie sięgać? Nie. Dobra, to położymy. Niech tak zostanie. I tu będą dzieciaki sadzić roślinki, żeby się czegoś nauczyły na przyszłość. Dobrze. Co ty chcesz? Zobaczyć ducha? Ty jesteś nienormalna. Czy ty schowałaś? Tak, schowałaś. Dobrze. To weź może, moja droga, ucz się alchemii, zanim przyjedzie babka z adopcją. I weź, sprzedaj to. Te. No. Jabłka. Się nauczysz trochę o adopcji. Boże, jest późna godzina i nie potrafię się wysłowić. Musicie mi to wybaczyć. Nauczysz się trochę alchemii, żeby w ogóle nauczyć się czegokolwiek. Ale widzę, że nauka ci szybko idzie. Czy... O! Nauczyłaś się. Ale szybko. Poziom gwiazdorstwa. Daj sobie spokój z tym poziomem gwiazdorstwa, laska. Trochę mi się gra przecina. O właśnie, dziecko. Weźmy sobie na początek chłopca, który będzie się nazywał... Nie wiem, to jest pierwsze imię, które mi przyszło do głowy. Nie będziesz się zaprzyjaźniał z tym dzieckiem. Zaprzyjaźniała, przepraszam. Słuchaj opowieści. No chyba cię pogrzało. Dziecko, idź tu. A ty weź, w ogóle widzę, że mam prezenty. To weź, przyjmij prezent od przyjaciela. Jak chcecie mnie dodać na Simpage'u, to was serdecznie zapraszam. Link do mojego Simpage'a macie w opisie, jeżeli gracie w Simsy 3. Czy coś szaleńczego? W ogóle... Aha, on jest zły, on jest rodzinny i perfekcjonista będzie sprzątał. On będzie chyba, kurde... dobrze się sprawował. Dobra, weź surówkę, zjedz sobie. Nie będziemy kupować żadnego domku na drzewie. To chyba ci pomortadaliło cię. Dobrze, co my tu mamy? O! Julian Lennox. Bardzo dziękuję za prezencik. Odwdzięczymy się oczywiście jej. Wyślemy luksusowy prezent, proszę bardzo. Tak, wyślij. Oczywiście, że wyślij. Dobrze, moja droga, widzę, że ty chcesz siku. Nie baw się magią. Nie, to... Dobra, już przyzwałaś to jabłko, trudno. Weź sobie... resztki, surówkę. Dziecko, co ty robisz? No, ciekawe, czy posprzątasz? Mam taką nadzieję, że tak. Bo pewnie, że posprząta. On będzie po prostu tutaj... dzieckiem po prostu na medal. Ja już to czuję, że Henryk będzie... O, widzicie, sprząta. Ale zobaczymy do jutra. Jak będzie się sprawował. Nauczyć się logiki. Podjąć kurs logiki. Nie, to nie możesz nigdzie wychodzić, dziecko. Nie wiem, w ogóle weź, nie włączaj i sobie pochuśtaj się, bo to jest jedyna twoja forma rozgrywki w tym sierocińcu. Ty idziesz coś zjeść? A czy ty możesz z nim, w sensie coś złego? Szatańska intryga.
Zawsze mnie zastanawiało, co to robi. Zaraz zobaczymy, bo nigdy nie kierowałem. Co ja dostałem? W prezencie dostałem nugatowe batoniki. Dziękuję bardzo, ale chcę je sprzedać za zero. Jedź to szybciej, chcę zobaczyć, co ta szatańska intryga robi. Chcę zobaczyć, co robi ta szatańska intryga. A rzucić na niego... Nie, nie możesz. Jeszcze nie możesz, bo nie jest nastolatkiem. Pokażcie mi, co robi szatańska intryga, bo ja jeszcze tego nigdy nie robiłem. Gdzie ty leziesz? On też jest zły! Obrazić. Ty nie będziesz się z nim zaprzyjaźniała. Ty chyba jesteś nienormalna. Odpowiadanie na pytanie. Wredne. Kłóć się. Wredne. Obraź. Wredne. Oskarż bycie primadonną. Traktuj protekcjonalnie. Miałeś iść się uczyć. Co z tego, że dzisiaj nie jest jeszcze dzień na naukę? Oskarż o bycie primadonną. Powiesz, że się spełniło? Arogantka. Oskarż, podskarż się na brudny. Walcz, uznaj. O nie. Dobra, może jeszcze nie. Nie brgnijmy aż tak daleko. Arogantka. Udawaj osobistość. O, udawaj. Jestem sławna, bitches. A teraz się pokłóć. Jeszcze się polubili. Dobra. Sobie tam się kłóćcie. Mamy 18. Ja jej położę sztalugę, bo ona musi mieć też jakieś zajęcie twórcze poza alchemią, więc położę też jej sztalugę do malowania. Czekajcie. Sztaluga. Taką, tylko że czarną, oczywiście, of course. Dobrze. Weź sobie malowanie, ćwicz duże. Nie będzie się z nią zaprzyjaźniać, ty... Odwiedź sprzętarz podczas pełni. Dobra, huśtaj się. Możesz się pochuśtać. Co ty chcesz? Rzucić eliksirem... W sumie... Możemy stworzyć jakiś eliksir. Ale ty jeszcze nie wynalazłeś, to wiesz co, to jeszcze nie maluj sobie, wynajdź tego, ten eliksir. I zobaczymy, co tam się da. Co wynajdziesz. O, już drugi poziom. Szybciej miesza eliksiry. O! Czy ty zdobyłaś gwiazdkę popularności? Nie wierzę. No dobra, będziesz słynną. Słynną zakonnicą ten. I teraz weź sobie zrób ten. Jak się to nazywa? Załatw sobie samoobsługę. Samozatrudnienie, samoobsługę. Miotłę ci muszę kupić, laska. Teraz mi się wszystko przypomina podczas oglądania, nagrywania odcinka. Ja ci muszę kupić miotłę. Tą ci kupię miotłę. Taką. O, piękna miotła. No, jako preferowany. Leć na magicznej miotle. Super. Dobra, dziecko sobie tutaj. Ty nie będziesz latać na żadnej miotle. O, chcesz zobaczyć ducha. Chyba cię powaliło. Cię huśtaj tam, rób ta co chce ta. O, wybrać karierę alchemik. Super. To zamiast tego. Akurat właśnie jedziesz ogarniać karierę jako alchemik. Alchemik. Obowiązki dla tej kariery. Jako samo zatrudniony alchemik masz... prowadzić badania i wytwarzać szeroki zakres eliksirów. Przyjmij. Nice. Nauczyć się nowego przepisu na eliksir. No to dobra, to tam, ale to najpierw musisz stworzyć. Co ty masz tu? Upokorzenie. Upokorzenie? O, nie zdążyłem, ale już nie jest upokorzony. Dobrze, że nie jesteś upokorzony. Dobra, młody, idź. Sirni. I później pójdziesz spać. A ona jeszcze wraca do domu. I następnego dnia sobie zaadoptujemy kolejnego kaszojada. Żeby mieć już dwójkę. I tym razem zaadoptujemy dziewczynkę.
O, pełnia! Kocham pełnię w trójce, w czwórce. W trójce. Co mi się mylą te części, ja nie wiem. Bawić się magią, dobrze, zakreśliłem ci od razu. Ale to później. Na razie idź właśnie się poucz eliksirować. Raczej wytwórz eliksir. A ty już sobie iść spać pisnem złych. Dobra, stwórz sobie ten eliksir, a ty idź mi do siódmej. Ciekawe, czy się jej uda. Boże, czarownica, zakonnica. Nie czuję, jak rymuje. No, tylko nie spierdziel go. Bo jak spierdzielisz, to zmarnujesz składniki. No come on, kończ już ten eliksir. Kto mi tu gada? Gdzie? Czy ja tu kogoś prosiłem? No chyba nie. O, stworzyłaś eliksir. Super. Dobra, tego nie chcemy. Przyzwałeś zatrute jabłko. Gdzie to jabłko masz teraz? Dobra, nie rób tego. Kobieto, weź, idź, wsiąść prysznic. Czy ktoś mi tutaj łazi? Bo ja słyszę, że ktoś mi tu łazi. Ziom, prosił cię tu ktoś? Paparazzi. Coś mi tam wyskoczyło, nie wiem co to było. Weź użyj i idź spać snem złych. Do siódmej, bo proszę bardzo, do siódmej będziesz spała. On śpi, wyjść podczas pełni. Nie! O, tobie to mogę spełnić jeszcze. Weź go, wygoń stąd. Idź stąd. Albo nie wiesz co, weź, idź tu. Pobiegnij. Szybko. Żeby ci się to spełniło, to pragnienie wyjścia podczas pełni. O, proszę bardzo, spełniła się. Teraz idź sobie spać z tym złych. W ogóle te drzwi takie wyłamane. Kocham to. Też muszę ci oznaczyć właściciela. Ty, a to będzie twoje łyżko. O, masz o. Bycia władcą. Super. Wybierz właściciela łóżka Henryk. Okej. Dobrze, moi kochani. To by było na tyle. Automatyczne włączanie wszystkie światła, żeby się wyłączyło. To by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Ja w ogóle muszę też pokazać wam, jakie ja mam pragnienie życiowe. Styl życia bogatych i sławnych, czyli mieć piąty poziom gwiazdorstwa i osiągnąć wartość przynajmniej 100 tysięcy simoleonów. Spróbujemy. A jak nie, no to umrę bez spełnionego pragnienia życiowego. Dobrze, kochani. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Czemu mi się znowu te drzewka podświetlają? Nie wiem, ja zaraz to naprawię. Za oglądanie odcinka wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Nie wiem kiedy, ale kiedyś. Może w najbliższym czasie. Postaram się. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Zapraszam was na Scenepage'a, na mojego Instagrama, na mojego TikToka, gdzie rzucam jakieś shitposty i takie tam różne duperele. Trzymajcie się i cześć!